Mam gminę i Polskę. Zaraz to fabry i kobiety na trzeba, na pole, obok spoziera. Tak dumnie koło króla swego staje. Król armii ostatnie rozkazy wydaje. 8 czarnych pionów, jeden szereg staje. Osiem białych pionów również w jednym rzędzie stanęło. Tak szybko, jak tego dobrostwo pragnęło. Te same armie do boju stają gotowe. Wojska czarne i białe równie wzorowe. Król biały, żebyśmy mieli kogo się bać, piątka co przed nim czujnie stoi na straży, wysyła dwa pola w przód na zwiady, a dopiero potem sam będzie gotów kroczyć rady. Czarny król, widząc dwa pionki na przód, wyprawia. Tak, te dwa piony w waszym wysyłu się zbadły, naszą drogę przed siebie obecnie zaparły. Ten skoczek biały z pola G1 skacze na pole F3. Kto w gronie spogląda na czarnego piona? Czyż dla czarnego pieszka istnieje obrona? A że atakować trzeba, armii czarnej też. Jeden na C4 wzlata. Ha, ha, ha! Może szykuje już jakiegoś mata. Maszki w czarnym wojsku już obawy się rodzą, a czarne myśli z takim względem wcale się nie godzą.
bo jeśli wie, pion A7 idzie na A6. Na złe drogi mogą już nas takie błędy nieść. Biały skoczek z B1 na C4, C3 podąża i armia biała króla czarnego okrąża. Nie ona obecnie jest tu na potyczna, lecz widać melancholii chwila krytyczna. Sztab czarnych nad atakiem usilnie się głowi, czy do ataku biali są gotowi? Gońca więc swego z C8 na G4 zsyła, w tym posunięciu podstępna się myśl ukryła. Gdyby skoczek biały, mamidłem owiedziony, zapomniał, że jest tu dla hetmana obrony, skoczył naprzód, lub co gorsza, zawrócił z drogi, to wtedy hetmana wszystkie niech strzegą bogi. Lecz ku przestrodze skoczek piona na E5 bije, a mimo sam prawdziwie przed ciosem się ukryje. Z tą radością powiedzka to nie lada, goniec czarny na białego hetmana napada. Ten, ginąc marnie, idzie teraz do pudełka, nie jest już hetmanem, lecz to tylko kukiełka. Goniec zaś swym wielkim łukiem upojony staje na D1, wśród białych zagubiony. Lecz biały nadal planem swoim się kryje, gońcem idąc na piona F7 szachuje. Przerażony król na E7 się ratuje. Na nic już wiedza i ucieczki, na nic i obrony, już nie ma ratunku, ani też ochrony. Skoczek biały z nagła na pole D5 wzlata, zwycięstwo zwiastuje królowi dając mata. Tak więc król czarny matował, w siatkę wplątany, w przemieszny i prosty sposób został pokonany. Był to pokaz bitwy szachowej, wystawiony przed najmłodszych szachistów naszej szkoły. Dziękujemy bardzo za prezentację gry szachowej przygotowaną przez panie pod kierownictwem pani Moniki Rogozińskiej i pani Iwony Dudek. A występowały przed państwem uczniowie szkoły podstawowej klasy pierwszej i oddziały przedszkolne, 5- i 6-latki. Oklaski do nich. W naszej szkole realizujemy... Pani Jolanta Kateryczka zaprasza do zdjęć z rekwizytami pamiątkowych w Kostynie.
kurz, mam usiadę w dworze, jak odpowiedzi drugi palec, drugi obok kłam. Więc się wyciąguje z nerwa, by mam kapucznego synka, by ten cud mój i sens życia był zawsze stąd z tego bycia. Gdy dopuknił się do kołdom, już do drugi chcę wyciągnąć życie pola. Cud mój trzeci to jest mąż, ciągle w łóżku niczym wąż, syczy z głową pod powóżką. Kiedy z łóżka się wynurzy, nieprzytomne dziecko duże, też śniadania się domaga. Krzyczy i chce już z lodówki poczyk wyjąć i parówki. Nad obsianką wciąż narzeka, łamanie praw człowieka. I w Helsinkach przy fundacji chce dochodzić swoich racji, lecz namiętne moje buzi do chodzenia praw tych studzi. Pracować przy łóżku, mamą być nad mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku, pracować przy łóżku, mamą być, mamą być. Mam być. I idź do tego swojego teatru, jasnego. I przestań mówić, że ty bierzesz, to pralka bierze, nie ty. To jest dom, tutaj kuchnia. I łazienka i gang, wiesz? I dzieci. Masz dwójkę dzieci. Chciałaś mieć rodzinę? To masz rodzinę. Cały czas pracuję i myślę, rozumiesz? Bo planuję twoją przyszłość. Rozumiesz? I naszą. Być bardzo zadbany, bo ziemia to...
dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany. Ona 4 tysiące tam zrobiła, prawie 4 tysiące.